Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Yeah, I'm really satisfied about the camp here in Vienna. We really started to grow together as a family already. We had a lot of productive working and talking and discussing about a new system we want to implement and about the coaches, groups who will work in the teams, about the athletes and also about philosophy about ski jumping, and it was a really great time. I'm satisfied. As I said before, we will really want to change the system into a system with training groups and bases, and it's all about more efficiency of the training. We think that the key in sports in general, and especially in ski jumping, is to really work continuously on your progress. And when they are on camps, we often have the problem at home that they don't have a continuous work with a coach. And with this system, when they come home and they have base coaches there who do their daily training, we really think that this is a better solution, a more efficient solution. So that's the reason why we will work in this system now. Communication is really important. I mean, when people come together and work together in big groups, communication is key for success here in sport. And yeah, we also try to find, for example, collaborations within the teams. We are going together in camps, working together with the juniors. We will do that for sure once or twice a year. We will also go on camps two times with the second team, with the Continental Cup team, and we will have almost monthly team meetings with all the coaches where we talk about really important stuff, and also the communication with the base coaches is also key. We will, when we change groups or when the athletes come back to the bases, we will have that base days where I do a really proper handover to the base coach, where we talk about what was happening in the last days, what worked good. This you should continue in the work in the base days or in the weeks at home. So it's a lot of communication, but we really think that communication is key, and teamwork, working together. Yeah, I'm pretty happy about this job. I'm really satisfied that I have now my first position as head coach, and that is in Poland. I mean, in Poland, ski jumping, or everybody's crazy for ski jumping, so I'm really happy about it. And it was the next step for me. I mean, I have been head coaches, but only in junior level. But yeah, I think I have a really good team next to me. It's also the other coaches of the Polish Ski Federation are really good, and I'm really happy about it. And yeah, it's the next step, and I can't wait to work now. Jesteśmy w Wiedniu, jesteśmy po zgrupowaniu trenerskim, gdzie trzy dni było dużo dyskusji, trochę też aktywności fizycznej, nie tylko fizycznej, więc myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. Dosyć dużo udało się ustalić, obgadać, porozmawiać na różne tematy odnośnie jakby to miało wyglądać. Też między innymi współpracy, ale też tutaj główni trenerzy jakby stawiają na to, żeby była też kreatywność i pozostali trenerzy, którzy są, będą mogli się wykazać. Trochę zaczynamy zmieniać cały ten system, dlatego że powstaną też dwie grupy, czyli coś takiego jak jest stosowane Austria, Niemcy czy Norwegia, czyli szczytpunkty. Grupa jedna z Zakopane, druga Beskidy, gdzie będą trenerzy i ci zawodnicy, którzy będą zostawać, nie pojadą na zawody, a część też z nich na samym początku będzie trenować właśnie w tych szczytpunktach z tymi trenerami na miejscu. Takie zgrupowania jak tutaj będą miały miejsce częściej, też między innymi po to, żeby właśnie po każdym etapie przygotowań była rozmowa, był wspólny temat, ale też wspólna linia, jak to ma funkcjonować, jakie są problemy, a co było dobrze wykonane.
Także na sam początek myślę, że jesteśmy wszyscy zadowoleni z tego, jak to by miało wyglądać. No i teraz czekamy na realizację. Na to pierwsze zgrupowanie już trenerskie po pierwszych treningach, po pierwszych jakby momentach rozpoczęcia przygotowań. No i będziemy pewnie więcej wiedzieć, będziemy mogli już coś przeanalizować, będziemy mogli też jakby stwierdzić, co jest dobrze, a co trzeba poprawić. No bardzo się cieszę, że z tego, że zostaję w tej grupie, że jakby nadal będę przy skokach. Też jakby lubię tych ludzi, dobrze się znamy. Co prawda jak lekkie zmiany nadeszły, ale jakby to nie jest problem. Na pewno z każdym dniem będziemy się znać coraz lepiej. Na pewno taka jeszcze chemia, jakby to powiedzieć, no jeszcze się gdzieś tam będzie zazębiać i będziemy się poznawać, tak jak mówiłem. Ale taki obóz jak tutaj na pewno dużo daje, bo przyjedziemy na zgrupowanie, zawodnicy już będą widzieli, że się znamy, że się dogadujemy, że mamy wspólny cel, więc na pewno to jest takie pomocne. No na tym obozie wiele nowych rzeczy się dowiedzieliśmy, poznaliśmy troszkę, jak ten system będzie wyglądał. Na pewno jeszcze to będzie się jakby musiało sprawdzić w praktyce, ale wygląda to na pewno naprawdę dobrze. Wierzę, że będzie to fajnie funkcjonować. Nawet nie wierzę, tylko wiem. A moja rola troszkę się zmieniła. Na pewno trzeba będzie się jakby do tego przyzwyczaić, wiele rzeczy się nauczyć, ale jakby podchodzę do tego pozytywnie. Nie ma się tu czego bać, jakbym się bał, to bym w ogóle nie zgodził się na coś takiego, nie podjąłbym się tego wyzwania, także na pewno będę się wiele uczył, ale myślę, że no, po prostu dam radę. W Wiedniu spotkaliśmy się wszyscy trenerzy, z optymizmem patrzę w przyszłość, jak pozostali trenerzy z Polski. Nowy system, nowe doświadczenia, bardzo wszystko to fajnie wygląda. Wiadomo, czas pokaże, jak to będzie w praktyce, ale jesteśmy bardzo dobrze nastawieni do tego systemu. Wygląda to na papierze bardzo dobrze i wszyscy z zaangażowaniem podchodzimy do nowej pracy. Jeszcze wracając do tego systemu, no to będzie troszkę nowy system, nowe wyzwanie dla nas. Z Krzyśkiem Biegunem będziemy mieć nowe zadanie. Wcześniej takiej roli nie było w Polskim Związku Narciarskim. To też troszkę jest wyzwaniem dla nas, ale to otwiera nowe, większe możliwości i dla trenerów, i dla zawodników. Ja już też nie jest tajemnicą, że będę odpowiedzialny za Zakopane. Będę trenerem bazowym w Zakopanem. Wiadomo, że z Kamilem się przyjaźnimy, więc tam wcześniej też rozmawiałem z nim. Troszkę też zapytałem o jego opinię, co o tym myśli, więc to też jest ważne dla mnie, że mam jego poparcie, że się cieszy z tego, że też będę mógł z nim pracować. Tak samo ja się bardzo cieszę, że będę mógł pracować z najlepszymi zawodnikami na świecie. I to jest super. Dla wszystkich trenerów w Polsce było to coś nowego, taki w ogóle zjazd trenerów bez zawodników. Sami trenerzy spotkali się na parę dni, przepracowaliśmy naprawdę od samego rana do późnego wieczora, do późnych kolacji siedzieliśmy i przepracowaliśmy to bardzo solidnie. Trenerzy przekazali, nowi trenerzy Tomas, Margi, Matias przekazali nam, jak to upracować, jak to ma wyglądać, bo my tutaj trenerzy z Polski znamy się doskonale, znamy się jak łyse konie, natomiast mieliśmy możliwość poznać ich i oni nas i naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Jak dowiedziałem się o tej propozycji, to od razu byłem bardzo pozytywnie nastawiony do tego i chciałem wziąć w tym udział i chcę dalej brać w tym udział. Natomiast wiadomo, troszkę też bardziej się zrozumieliśmy ten system teraz, zrozumieliśmy, jak to ma wyglądać. No bo wcześniej tego nie mieliśmy prawa wiedzieć, bo inaczej pracowaliśmy. Ale od początku byłem bardzo pozytywnie nastawiony i otwarty na współpracę.
To moja funkcja polega na tym, co Wojtek, dokładnie to samo, będę trenerem bazowym, tylko że w przeciwieństwie do Wojtka ja będę stacjonował bardziej w Szczyrku i był odpowiedzialny za treningi z chłopakami właśnie z Beskidów. Tam w COSie w Szczyrku będziemy mieć właśnie ten punkt bazowy, gdzie będziemy najczęściej trenować. Jest to dla mnie oczywiście wyzwanie, takie troszkę... Myślę, że trochę takie docenienie i bardzo się cieszę z tego, że mogę być tutaj, jakby nie patrzeć, takim asystentem w A-kadrze to wszystkich nowych trenerów, którzy z Austrii tutaj do nas przyszli i jestem, można powiedzieć, troszkę tym podekscytowany, stresować się jakoś może nie stresuję. Chociaż jechałem tutaj z kilkoma takimi właśnie pytaniami w głowie, które oczywiście zostały przez to zgrupowanie nasze tu krótkie, wszystko zostało wyjaśnione i wiem, jak to będzie funkcjonować. Tak samo bardzo podoba mi się ten system, ponieważ widać, jak to dobrze funkcjonowało w Austrii, gdzie naprawdę jeździ się na zawody, czy to FIS Cup, czy Puchar Kontynentalny, czy Puchar Świata, i Austriacy wszędzie skaczą dobrze, widać, że ten system u nich działa. I właśnie podoba mi się to, że tutaj trenerzy też patrzą na to pod kątem przyszłości właśnie polskich skoków bardzo, no bo wiadomo, u nas nie ma takiego bogactwa wyboru, jak to jest w Austrii, i musimy też zadbać o to, żebyśmy za kilkanaście lat mieli tą przyszłość na jak najwyższym poziomie, i to jest właśnie taka wizja, która mi się bardzo podoba. Jestem oczywiście zmotywowany do pracy i chcę po prostu też, żebyśmy osiągali jak najlepsze wyniki, i bardzo mi na tym zależy. Wiem, że mamy bardzo dobrych zawodników i w przeszłości pokazywali nieraz, że potrafią wygrywać i robią to bardzo często, także myślę, że mamy najlepszy team, jeśli chodzi o zawodników, i tutaj jasno jest powiedziane, że nasze cele są po prostu najwyższe, że mierzymy bardzo wysoko. Tak zostało nam to przekazane tutaj i my wierzymy w to samo i będziemy się starać robić wszystko, żebyśmy te najwyższe cele mogli osiągać wspólnie, współpracą właśnie. Bardzo cieszę się, że mamy taki dobry kontakt też i będziemy mieć, ponieważ tutaj trenerzy bardzo kładą na to nacisk, żeby skontaktować się ze wszystkim o każdej porze dnia i nocy. Jeśli jakiekolwiek są pytania, śmiało można dzwonić i pytać. Ja też jestem właśnie takim człowiekiem, że nie boję się zapytać, nawet wolę się zapytać, niż robić coś źle, także myślę, że czasem mogą mnie mieć dość, ale na pewno będę dzwonił i pytał, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku i jak najlepiej wykonywane ćwiczenia. Ogólnie moja funkcja będzie polegać na tym, że będę spędzał czas w tych punktach bazowych. Jeśli chodzi o mnie, jest to Szczyrk, ale też troszeczkę zależy mi na tym, żeby też jechać na zawody, czy to na zawody FIS Cup, czy Continental Cup, czy Puchar Świata. I bardzo się cieszę, no bo jednak ten kontakt ze skocznią chciałbym utrzymać i widzieć, co się dzieje na bieżąco też na skoczni, nie tylko trening na siłowni, czy sali gimnastycznej, czy jakikolwiek inny, ale jednak ten kontakt ze światem i ze skokami chciałbym mieć, i tutaj nie ma żadnego problemu. Jesteśmy dogadani tak, że jeśli ja będę miał mieć wolny weekend i nikt nie zostanie w tych miejscach bazowych, to mam zielone światło na to, że mogę jechać na którejś z tych zawodów, o których mówiłem wcześniej. Także bardzo się cieszę z tego powodu i też wiadomo, pracowałem z juniorami przez 3,5 roku, także jakiś sentyment ma się do tych zawodników czy trenerów tutaj i bardzo lubię z nimi spędzać czas, co mnie też bardzo cieszy, że będę mógł to kontynuować.